Dbasz o porządek w domu, co? Tak. No jak chcesz, iść na deszcz? Bo Hanka musi zawsze wszystko odwrotnie, to chyba o to chodzi. Chodź zobacz, jak was chcecie pogilać. Przyjdziesz tutaj ze mną spróbować krokiety? Takie a la krokiety, znaczy. Co? O, jeszcze tego najmniejszego tobie dam. Hania? Przyjdziesz spróbować ze mną, czy nie? Hejo! Zrobiłam na śniadanie coś a la krokiet, bo... znaczy nie miałam w planach tego robić, ale zaczęłam robić naleśniki, po czym farsz wyszedł taki dziwny, w sensie, nie wiem, jakoś nie smakował. I uznam, że coś innego sobie zrobię. W sensie do środka. No i że miałam resztkę pieczarek, to zasmażyłam te pieczarki z cebulką. Dałam to do środka naleśnika. Zawinęłam naleśniki i obtoczyłam je w mleku sojowym i czym? I mące z cieciorki. I zaraz zobaczymy, jak to smakuje. Tu nie ma znaczy nie, jest cebula w środku z pieczarkami. O Jezu, ja sobie wziąłam mały talerzyk, trochę ciasny jest, ale no spróbujemy, czy to jest dobre. Dobra. Chcesz spróbować? Nie. Okej. Dobra, no taki a la krokiet. Może być. W sumie to wolę takie śniadanie, bo zwykle do naleśników robię taki farsz na słodko z tofu, taki twarożek. A ja chyba jednak, znaczy nawet nie chyba, na pewno, wolę śniadania na słono. No, a młody poszedł na pierwszą drzemkę, w ogóle znowu zasnął tak, że po prostu go położyłam, dałam mu dytka i szum i poszedł spać. To jest po prostu dla mnie niepojęte nadal. A my sobie tutaj właśnie jemy śniadanie wybitnie późno, bo dzisiaj dzieciaki dały nam pospać do 8:30. Znaczy Hania od 6:30 była na nogach, ale ona jak wstanie rano, to się po prostu bawi swoimi zabawkami, także daje nam dospać. No i dzisiaj to wybitnie długo żeśmy ją dospali. Co, smakuje, co? To była dostana woda. Okej. Ja już umiem! Tak, ty już umiesz. Hanusia mi sprząta, tak? Zamiatasz podłogę, dbasz o porządek. Hania jest bardzo zaangażowana w sprzątanie. Pięknie mi tutaj zamiatasz. Dbasz o porządek w domu, co? Tak. Super. To bardzo, bardzo fajne. W ogóle patrzcie na to. Już firany razy 3 mamy. Jeszcze 4 mi została wczoraj, ale była 23 i tak bardzo mi się nie chciało podcinać kolejnych, że odpuściłam. No, pięknie. Widzę, że do sąsiadów dzisiaj firma przyjechała i będą robić im taras. Kurde, zazdro. Z każdej strony już robią tarasy. Z większości stron też, znaczy stron, w sensie po bokach sąsiedzi. Też już jakieś tam ogródki robią albo już mają. A my tutaj chęchy dalej. Ale nie wiem, może w lipcu zrobimy, no mam nadzieję, że w lipcu nam się uda ruszyć. Gdzie jest mama? Gdzie jest Hania? Hania? O, byliśmy na placu zabaw, była ładna pogoda, ledwo dojechaliśmy i właśnie, pogoda zaczęła taka być nie teges. Znaczy chmury się zaczęły takie ciemne zbierać, ale dosłownie, zdążyliśmy przyjść na plac zabaw. I tylko Hanie dosłownie 3 razy pobujałam i pierwsza kropla na mnie spadła i mówię, nie, wracamy do domu. A mamy takie, no dobre 15 minut na ten, na plac zabaw. I zdążyliśmy w ostatniej chwili. Bo dosłownie chwilę temu weszliśmy do domu i już się tak rozpadało. No teraz pada deszcz, wiesz? Znaczy możesz wyjść jak chcesz, ale no w deszczu raczej nie będzie ci się dobrze bawiło.
Wiesz? Wiem. No to idź. Ale tak pięknie wygląda. No to wyjdź i zobacz, czy ci jest fajnie w deszczu. Jak ci będzie fajnie, to idź. To jest taki ciepły, wiosenny deszczyk. Ja tam nie lubię być na deszczu. Ale jak ty lubisz, to proszę. Jest otwarte. No, jest otwarte. Mogę może? No jak chcesz iść na deszcz? Na pewno chcesz iść na deszcz? Tak? No to śmigaj. Fajnie jest na deszczu? Tak. No nie wierzę. Naprawdę poszła. Ja nie wiem, dzieci mają jakieś inne odczuwanie czy coś. Ale jej się podoba. Nie. Już wraca jednak. Nie, bo Hanka musi zawsze wszystko odwrotnie, to chyba o to chodzi. O to chodzi, że jak mówię, że jest deszcz, nie wychodzimy, to trzeba odwrotnie, no to... pomęczy się, pomęczy, ale wyjdzie. Będzie na jej. Mokra jest, to ty na głowie. No mokre, no bo deszcz pada, prawda? Chcę zamknąć. Nie jednak zamknąć? Tylko ściągnij buty. Dobra? Tak, pana. Żeby tutaj brudu nie nawnosić. Fajnie było na deszczu? Tak. Okay. No brudne. No brudne, bo jest mokro. No to ściągnij i odłóż je na miejsce. I mokre buty. No mokre, no bo wyszłaś na deszcz, Hania. No idź odłóż na miejsce. Tymczasem Stanisław. Dobrze się bawisz, Stachu? Zajadasz swoje rączki? Takie są pyszne. Hm? Stasiu zrobił. Co Stasiu zrobił? Stasiu cię za nogę łapie. Stachu, a jak się wygina, jaka determinacja, żeby twojej nogi dotknąć. Hania ci zdjęcie robiła, Stasiu. Teraz mi robisz zdjęcie? Ale Stachu tak bardzo chce twoją nogę. Jak go powykręcało. Chodź zobacz, jak on chce cię pogilać. Matę teraz łapie, bo bardzo chce ciebie dotknąć. Oj, Stasiek. Tylko uważaj, żeby do buzi sobie twojej skarpety nie wsadził, bo jest bardzo brudna. Ale on tak bardzo chce cię pogilać. Zrobisz mi zdjęcie? Hania jest tutaj naszym naczelnym domowym fotografem. Gdyby nie Hania, to Stasiu by miał bardzo mało zdjęć, nie? Większość zdjęć Hania robi. No Hania bardzo dużo zdjęć robi. Ty lubisz, nie? Zdjęcia robić. Tak. Mhm. Pięknie. Robię. Co? Już nie robię. Już nie robisz? Też. Cię poklikać. A ja ci chciałam powiedzieć, że przepięknie dzisiaj wyglądasz, Hania. Wiesz? Bardzo ładnie wyglądasz. Już dosyć. Stasiu, kto takie rączki zajada? Ty jesteś głodny? Widzisz, jadłeś jakieś 3 sekundy temu. Co? Aha. Już wyłączymy. Już wyłączysz? Okej. Okay. Haj, Stasiu. To mamy telefon. Tak, to mamy telefon. Możesz go na tapczan położyć. Tam będzie bezpieczny. Hej. Haj. Kto jest taką małą kluchą, co? Kto jest taką kluseczką? Opowiedz coś ładnego. Opowiedz, ja cię słucham. Tak? O, naprawdę? I co potem się działo? Co? Stachu. Tak? O, tak? I co dalej? Aha. Ale już
przejętą minę. Mhm. O Jezus Maria. Oho, oho. A chcesz noski, noski? Noski, 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 moski. Noski, 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 moski. Fajne. Aha. Fajne to było. Fajnie. Tak, jeszcze raz. To ci się podoba, co? Daję ją pisać. Zajesz, Wania? Na rączki. Na rączki. Nie! Jaka krewetka. Nie! Na rączki już. Teraz zjemy obiad. Będziemy jeść. I pojedziecie do sklepu. Jedziesz ze mną do sklepu? Co? Co kupimy? Co kupimy w sklepie? Jezu, muszę to nagrać, bo odkryłam zabawę, która się bardzo Stasiowi podoba. Fajnie. Ty się prawie zaśmiałeś, Stachu! Ty się prawie zaśmiałeś przed chwilą, panie kolego. Ja się nie poddam. No było tak blisko, Stachula! Już nie śmieszę ciebie. Patrz. Ty jesteś słodziak, Stasiu, wiesz? Jaki ty jesteś słodziak? Mama cię kocha mocno.